Działanie klauzuli będzie następujące. Organy podatkowe, stosując ją, będą mogły pozbawić korzyści podatkowej podatnika, który dokonując czynności miał na względzie przede wszystkim osiągnięcie korzyści podatkowej, a jego działanie miało charakter sztuczny. Natomiast działanie podatnika, które będzie mogło być uznane za sztuczne, zgodnie z przepisami klauzuli obejścia prawa, to takie działanie, którego nie podjąłby się inny podmiot, Działający zgodnie z przepisami prawa i niesprzecznie z celem ustawy, osiągając korzyść podatkową. Działanie podatnika będzie można uznać za sztuczne, jeśli nie zachowałby się w ten sposób inny podmiot, który kierowałby się celami zgodnymi z ustawą, innymi niż osiągnięcie wyłącznie korzyści podatkowej. Korzyścią podatkową jest natomiast w rozumieniu projektowanych przepisów. Odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego, niepowstanie zobowiązania podatkowego, obniżenie jego wysokości, zawyżenie lub powstanie straty podatkowej, powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku, albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku. W sytuacji, gdy podejmowane przez podatnika czynności są ukierunkowane wyłącznie w celu obniżenia wysokości zobowiązania lub osiągnięcia innych korzyści podatkowych, organ podatkowy stosujący klauzulę obejścia prawa podatkowego będzie traktował sytuację tak, jakby tych czynności w ogóle nie dokonano.